Szanowni Państwo, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji oraz Pracownia Kultury Muzycznej i Folklorystyki zaprasza na wyjątkowy koncert. Koncert szczególny z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że towarzyszy sesji naukowej. Sesji naukowej zatytułowanej Muzyka utrwalona, fotografie dźwiękowe. Po drugie koncert szczególny dlatego, że wypełnią go utwory wykonywane niezwykle rzadko. Kompozycje, których trudno szukać na znanych portalach internetowych. Kompozycje, które wpisują się także w historię edukacji i dydaktyki i historię wykonawstwa muzycznego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dzisiaj wystąpią przed Państwem zarówno pedagodzy, jak i studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wystąpią ze szczególnym repertuarem i wystąpią w otoczeniu wyjątkowych zapowiedzi, bowiem naszym marzeniem było zgromadzenie w tym koncercie nie tylko wybitnych naszych wykonawców, interpretatorów i twórców, ale także tych, którzy byli świadkami tych wydarzeń. To właśnie oni wprowadzać Państwa będą w te wyjątkowe fragmenty koncertów zachowanych w archiwum fonoteki Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. To zbiór niezwykły, ciekawych dokonań artystycznych, nietuzinkowych interpretacji i zasobów, które już dzisiaj mają historię tak długą jak Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Wyjątkowe wrażenia artystyczne na pewno zapewnią niepospolici interpretatorzy i wspomnienia z historii działalności Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń. Proszę Państwa, mija 10 lat od śmierci Tatiany Szymanowej, wielkiej artystki, która dokonała rzeczy nieprawdopodobnej. Jedyna na świecie nagrała dwukrotnie komplet dzieł Chopina, jedno na starym fortepianie, na Erardzie. I za kilka dni, dosłownie za kilka dni, to nagranie, ten komplet 15 płyt ujrzy światło dzienne dzięki staraniom Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. I też nagrała na normalnym stanowieniu również cały komplet. I jest to wkład, który wniosła swoim życiem, swoją postawą, swoją twórczością artystyczną w zrozumienie muzyki Chopina. Przez ponad 20 lat była profesorem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, kształciła studentów, wychowywała, tworzyła atmosferę, budowała markę naszej uczelni. I tym bardziej jest mi miło, że dzięki sesji Muzyka utrwalona, dźwiękowe fotografie, możecie Państwo posłuchać malutkiego fragmentu nagrań z ciekawego bardzo cyklu, niezwykle rzadko grywanego, transkrypcji Rachmaninowa, 11 transkrypcji od Bacha do Chryslera. Tu usłyszymy tylko dwa utwory Franza Schuberta Wochen i Modesta Musorskiego Chopak z opery Jarmark Soroczyński. Te dwa stosunkowo krótkie utwory były wykonane w ramach bydgoskiego festiwalu właśnie wtorku muzycznego w 1991 roku, czyli już bardzo, bardzo dawno temu. Serdecznie zapraszam.
Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania utworu rzadko wykonywanego Manuela de Falla Homenage, co oznacza hołd. Hołd, który autor złożył pamięci Klaudiusza Debussy'ego. Jak Ravel złożył hołd Couperinowi w swoim tombeau de Couperin, tak Homenage de Falla jest hołdem Debussy'emu. Wykonawcą będzie profesor Jerzy Godziszewski. Jerzy Godziszewski, który zasłynął z tego, że wykonywał niemal cały kanon muzyki fortepianowej pierwszej połowy XX wieku. Grał komplety utworów Scriabina, Debussy'ego, Ravela, a także właśnie oczywiście Szymanowskiego, z którym nazwisko Jerzego Godziszewskiego bardzo nam się kojarzy. W tym kręgu zainteresowań doskonale mieści się de Falla, który także w tym czasie komponował i podobnie jak Szymanowski, podobnie jak Bartok, jak w jakimś sensie Ravel, był inspirowany albo wielkimi mistrzami przeszłości, albo muzyką narodów Europy, muzyką ludową swoich krajów. Homenage de Falla doskonale się mieści właśnie w tym nurcie i posłuchajmy wobec tego utworu w wykonaniu Jerzego Godziszewskiego.
Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do wysłuchania kompozycji Mariana Gordiejuka Tren na akordeon solo, którą tę kompozycję wykonywałem w roku 1994. To piękne, że w czasach pandemii wpadliście Państwo na pomysł, mówię do organizatorów konferencji, by muzykę utrwaloną utrwalać w dalszym ciągu w pamięci słuchaczy. Ja sięgając wstecz, sam zostałem zaskoczony, ile razy przyszło mi wykonywać tę kompozycję. Nigdy tego nie liczyłem, ale ta okazja, że mam teraz powiedzieć kilka słów na temat kompozycji, spowodowała, że przeliczyłem, było to kilkanaście wykonań. Ale kiedy będziecie Państwo słuchać i obserwować, to dla mnie najbardziej symbolicznym wymiarem jest moment zakończenia tej kompozycji, moment zakończenia mojego koncertu. Kiedy podczas braw Marian Gordiejuk podchodzi do mnie i podaje mi rękę. Dlaczego to wymiar symboliczny? Szanowni Państwo, z Marianem Gordiejukiem łączyły mnie więzy przyjaźni, ale nie było tak zawsze. Kiedyś, kiedy Marian Gordiejuk w młodszym okresie komponował, nie znał widocznie dobrze muzyki akordeonowej, ale nie lubił akordeonu. Uważał, że ten instrument nie nadaje się do wykonawstwa artystycznego i pomijał go. Później przez naszą znajomość zaczął poznawać trochę muzykę akordeonową, różnego rodzaju wydawnictwa, nuty, nagrania i tak dalej. I kiedy w roku 1990 zmarł nagle Andrzej Krzanowski, wschodząca gwiazda polskiej muzyki akordeonowej, to wywarło to na środowisku kompozytorów ogromne wrażenie. Również i na Marianie. To pod wpływem tej śmierci pojawił się właśnie ów tren, który później był wykonywany wiele, wiele razy. I ten gest symboliczny tego podziękowania wyrażone przez kompozytora jest gestem uznania przez niego możliwości brzmieniowych akordeonu, których był później wyznawcą i po trenie powstało jeszcze kilka innych utworów, dokonał metamorfozy. Zapraszam.
Thank you.
Szanowni Państwo, 9 listopada 2008 roku w gmachu Opera Nova odbył się koncert, podczas którego zostało wykonane dzieło Marka Jasińskiego pod tytułem Stabat Mater. Wykonawcami byli chór i orkiestra Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a całością dzieła dyrygowała Maja Metelska. Miałam przyjemność przygotować chór Akademii Muzycznej do wykonania tego dzieła. Piękna praca nad pięknym utworem. Pan profesor Marek Jasiński miał niezwykłą intuicję przy komponowaniu partii wokalnej do swoich dzieł. Praca ta była niezwykle emocjonująca, ale też dawała ogromną satysfakcję zarówno prowadzącym, jak i samym wykonawcom. Pamiętam z tego czasu również ogromne emocje, jakie towarzyszyły wykonaniu dzieła. Wynikały one z faktu, że kilkanaście taktów utworu zostało zapisane a cappella. Warunki w Opera Nova dla młodych artystów były stosunkowo i nowe, i trudne. I powodowały pewne zagubienie w obszarze intonacji rozpoczęcia tego fragmentu a cappella, jak i kończenia. Także stres dla dyrygentów dla mnie był tak ogromny, czy rzeczywiście uda nam się spotkać z orkiestrą w momencie jej wejścia w dalszym fragmencie. Mam nadzieję, że Państwo usłyszą, że skończyło się to sukcesem, spotkaliśmy się i dzieło było znakomicie przyjęte. Mam nadzieję, że usłyszycie dziś Państwo, że ten fragment zakończył się sukcesem. Serdecznie zapraszam do wysłuchania Stabat Mater Marka Jasińskiego.
Symfonia na perkusję Franciszka Woźniaka jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej wykonywanych utworów tego kompozytora. Powstała w 1970 roku na zamówienie Jerzego Zgodzińskiego, wybitnego poznańskiego perkusisty, który dla swojego zespołu poznańskiej grupy perkusyjnej poszukiwał nowej kompozycji. Jeszcze w tym samym roku, w 1970 roku, został utwór wykonany podczas Festiwalu Muzyki Współczesnej w Brnie, a potem nastąpiły dalsze wykonania tej kompozycji, między innymi w Berlinie, na festiwalach we Wrocławiu i w Poznaniu, w Opolu, a w Bydgoszczy dzieło zabrzmiało w roku 2005. Było to podczas koncertu Mistrz i Uczeń, gdy świętowaliśmy jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Franciszka Woźniaka, kompozytora, a jednocześnie także ważnego pedagoga dla nas bydgoskich, tutaj pracowników i studentów, jako że był pierwszym dziekanem Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki, był drugim rektorem Akademii Muzycznej i był tym pedagogiem, który założył klasę kompozycji w tej uczelni. Dzisiejsze wykonanie pochodzi z koncertu, który odbył się w marcu 2009 roku po śmierci kompozytora. Wykonawcami są studenci z klasy perkusji profesora Grzegorza Jurczyka, którzy ten utwór wykonali pod kierunkiem swojego profesora. Dzisiaj usłyszymy pierwszą część kompozycji.
Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością pragnę Państwa zaprosić do wysłuchania pierwszej części sonaty fortepianowej D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta na dwa fortepiany, której wykonawcą był absolwent Katedry Fortepianu Bydgoskiej Akademii Muzycznej pan Rafał Blechacz wraz z profesorem Piotrem Kępińskim. Owego dnia miałam szczęście być członkiem komisji egzaminacyjnej na recitalu dyplomowym pana Rafała Blechacza i dzięki temu po pierwsze w ogóle mogłam się znaleźć w sali koncertowej, a po drugie miałam gdzie usiąść. Były tam takie tłumy, że gdyby nie ta szczęśliwa okoliczność, pewnie nie miałabym okazji do wysłuchania tego wspaniałego koncertu. I kiedy wspominam tamten dzień, przypominam sobie, że wszystkie fotele były zajęte. Przypominam sobie wielkie poruszenie i oczekiwanie na to wspaniałe wydarzenie, tak całkowicie inne od wszystkich innych poprzednich recitali dyplomowych. Pamiętam obecne wtedy władze miasta Bydgoszczy, pamiętam dostojnych członków komisji egzaminacyjnej. Wszyscy wiedzieliśmy, że za chwilę przeniesiemy się do innego, doskonałego świata, do świata Mozarta i Chopina. I chyba wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nigdy tego dnia nie zapomnimy. Pewnie część publiczności była zdziwiona wyborem programu recitalu. Dlaczego wspaniały młody chopinista wybiera jako połowę swojego dyplomu Mozarta i to Mozarta w odsłonie kameralnej. Otóż nawet tak bezsprzecznie znakomity i doskonały pianista i artysta jak pan Rafał Blechacz, żeby móc otrzymać dyplom magistra sztuki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, powinien zdobyć komplet zaliczeń, a panu Blechaczowi brakowało jedynie zaliczenia z kameralistyki, które to zaliczenie zresztą podczas tego recitalu zdobył z właściwym sobie rozmachem i wielką klasą. Cała publiczność owego dnia mogła się przekonać, że pan Rafał Blechacz to nie tylko wspaniały młody pianista, solista, ale również kongenialny kameralista. Z największą przyjemnością i radością zapraszam Państwa do wysłuchania pierwszej części sonaty fortepianowej D-dur KV-488 na dwa fortepiany Wolfganga Amadeusza Mozarta. To nagranie zostało zarejestrowane przez pana Marka Wawrzyniaka 16 maja 2007 roku.
Thank you.